Wywiad z człowiekiem. Paweł Kęska, witam Państwa ciepło i serdecznie. Na wstępie powiem od razu, że ta audycja powstaje dlatego, że część z Państwa, ze słuchaczy, finansuje jej tworzenie w serwisie patronite.pl. Bardzo, bardzo Państwu za to dziękuję. Wszystkie szczegóły na stronie patronite.pl, hasło Wywiad z człowiekiem. Niedawno obchodziliśmy 39. rocznicę porwania i męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Za chwilę będziemy obchodzili Święto Wszystkich Świętych. Będziemy się zastanawiali nad świętością, czym ona jest, jak ona się udziela tym, którzy wciąż chodzą po ziemi. Jestem teraz w mieszkaniu księdza Jerzego Popiełuszki, tutaj tak samo jak kiedyś skrzypi podłoga. Tu są te same drzwi, co kiedyś. Słychać też zegar, być może wtedy on bił. Może trochę inny, bo ten to jest już zegar na baterię elektroniczny. To jest czas na głębokie spotkanie. I dziś na takie spotkanie, niezwykłe zupełnie, Państwa zapraszam. W tym miejscu, między innymi w tym miejscu, w dniach od 20 do 22 października, czyli od piątku do niedzieli, miał miejsce zjazd młodzieży księdza Jerzego Popiełuszki. To ludzie, którzy przez ostatnie 3 lata brali udział w szkołach letnich księdza Jerzego Popiełuszki. Te szkoły letnie to były takie zjazdy wakacyjne nauczycieli i uczniów, gdzie były specjalne programy przeznaczone dla nauczycieli, a osobno dla uczniów. Niektórzy z nich byli już 3 razy, inni 2 razy, inni raz. I tak byli zaangażowani, chętni do dalszej pracy i spotkań, że po raz pierwszy zorganizowaliśmy zjazd wyjątkowo tylko i wyłącznie dla nich. 3 dni spotkań ze świadkami, rozmów. 3 dni pogłębianie relacji z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką. Jak to możliwe, że ludzie w wieku 17, 21 lat chcą w ogóle zajmować się tym tematem? Co z tego mają? Ta rozmowa, którą teraz Państwo usłyszycie, była nagrywana w mieszkaniu księdza Jerzego w nocy. W nocy dlatego, że co godzina dwie osoby szły przed grób księdza Jerzego na specjalne czuwanie, na specjalne spotkanie, na specjalne życiowe przemyślenia. Potem wracały i szły następne, a ci, którzy wracali, grzali się przy herbacie i rozmawiali. No i ta rozmowa teraz dla Państwa. Jest noc. W audycji będzie można także usłyszeć wypowiedzi księdza Jerzego Popiełuszki z wywiadu dla BBC z roku 1984. Co mogę dać? Przede wszystkim swój czas, swoją modlitwę. Po prostu jestem z tymi ludźmi w każdej sytuacji. Ludzie przychodzą, wiedzą, że mój dom jest otwarty dla nich od rana do wieczora. Każdego dnia przychodzi wielu ludzi, którzy niekoniecznie chcą pomocy materialnej, chcą powiedzieć, chcą czasami wypłakać swój ból, podzielić się swoimi troskami. I to, że ich zrozumiem, że czasami sam, słuchając ich, mam łzy w oczach, wczuwając się w ich sytuacje, w ich troski, kłopoty, to im daje niejednokrotnie więcej, aniżeli jakaś pomoc materialna. Gosia pisze do mnie na Instagramie. Hej, hej, od dłuższego czasu chciałam do ciebie napisać, ale jakoś tak nie miałam odwagi. Dziękuję ci za twoje świadectwo i za to, że tak umiesz świadczyć o Bogu w codzienności. Również kocham księdza Jerzego i dziękuję Bogu za takich ludzi jak ty. To jest pierwsze, ja jej odpisałam. Hej, kochana, bardzo dziękuję i ogromnie się cieszę, że napisałaś. Nie masz pojęcia, ile takie piękne słowa dają dobrego. Bardzo jestem wdzięczna Bogu za to, że pojawiają się tacy ludzie jak ty. Ogromnie się cieszę, że również kochasz księdza Jerzego. To niesamowite, ile on ludzi przyciąga i poprzez jego przyczynę poznaje ich ze sobą. Gdybyś czegoś potrzebowała, to możesz na mnie liczyć. I co dalej? I później to już też. Będę się odzywać na pewno. No i potem pisałyśmy już na Messengerze.
tak się to wszystko rozwijało i wiecie, tak dlaczego ja wam to mówię, bo my za mało doceniamy tego, co my tutaj mamy, a to jest naprawdę niesamowite. Wow. I to się cały czas rozwija. A ja mam taki, przepraszam, że wyrażę taki pomysł, co mi chodzi po głowie od 3 dni. Może bym tak nagrał jakieś wasze wypowiedzi. Dzień dobry Państwu, jest dzisiaj 21 października, jest wieczór, prawie noc, po 23 jesteśmy w mieszkaniu księdza Jerzego, Popiełuszki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, tu jest osób. Kto tu się pierwszy znalazł? Eliza. Jak się tu znalazłaś, Eliza? Poprzez szkołę letnią księdza Jerzego Popiełuszki w 2021 roku. Przyjechałam tutaj i poznałam niesamowitych ludzi i pamiętam, jak pierwszy raz przyszłam do grobu księdza Jerzego i mówię tak, trochę się boję tej szkoły, nie mam totalnie pojęcia, kogo tu spotkam, wiem, że dobrze łączyłeś ludzi, to bardzo cię proszę, żebym poznała tutaj kogoś dobrego. I okazuje się, że jak wchodzę do pokoju, to poznałam tam najpierw Alicję, która jest z tej samej miejscowości co ja, a wcześniej się totalnie nie znałyśmy, totalnie. Jak się tu znalazłaś? Tak samo jak Eliza, tutaj przyjechałam na szkołę letnią w 2021 roku i tak jak Eliza opowiada, znalazłyśmy się razem w pokoju i wszystko zaczęło się od słów, mamy aparat, to się dogadamy. Ja to przyjechałam, bo pozmieniały mi się plany na wakacje i zainteresowałam się tą historią, ale oczywiście nie tak bardzo jak Eliza. I dopiero jak tutaj przyjechałam, to faktycznie to poczułam, tutaj dopiero czuć ten nastrój i tutaj dopiero to wszystko uderza tak trzy razy mocniej. Kto jeszcze był? Madzia. Magda. Nasza. Byłaś na pierwszej szkole letniej 3 lata temu. Skąd się tu wzięłaś? Ja wzięłam się tak samo jak dziewczyny z konkursu i przyjechałam ze swoją nauczycielką i też było dużo zawirowań, jeśli chodzi o wakacje. W końcu nie wiem, jak to się stało, ale przyjechałam sama i było super, bo właśnie poznałam dziewczyny, a nie wiedziałam tak właściwie, co się tu będzie działo, z kim będę. Ale przyjeżdżało się do księdza Jerzego Popiełuszki. W potocznym pojmowaniu tej postaci to jest strasznie dramatyczna historia. Czasy komunizmu, stan wojenny, jakieś czołgi, to było kiedyś, dziadek pamięta, rodzice może średnia. Po co? Po co przyjechałam na szkołę letnią? Mhm. Szczerze? Konkurs był na ocenę, na poprawienie oceny. Nie wiem, po prostu mam wrażenie, że miałam tutaj być też poniekąd. Bardzo dużo z tego wyciągnęłam i wiem też, że to był taki moment między innymi bardzo zwrotny w moim życiu, bo jak poznałam tutaj właśnie dużo osób, poznałam te wartości i zobaczyłam, jaki jest ksiądz Jerzy, że on był zupełnie zwyczajną osobą i miał takie problemy, jakie my mamy i to bardzo na mnie wpłynęło. I dzięki temu myślę, że jestem tu, gdzie jestem i jestem tą osobą, którą jestem między innymi. Wracam do Ali. To samo pytanie, no, że to jest taka trudna historia. Można powiedzieć, nie dla młodzieży, nie z tych czasów. I właśnie tak z początku to była tylko taka dramatyczna historia jakiegoś księdza, który został zamordowany i to było po prostu ciekawe. No ale jak tu już przyjechałam, to właśnie poznałam te wartości, poznałam cudownych ludzi i dopiero tutaj dowiedziałam się, że to nie sama śmierć miała tutaj znaczenie, tylko całe jego życie i całe to świadectwo. I to był pierwszy rok, przed 3 laty, a potem była druga szkoła letnia. I na której była? Małgosia Fraś. Małgorzato, jak się tu znalazłaś? Przez Elizę. W sensie zaczęłyśmy pisać z Elizą, poznałyśmy się przez Instagrama tak nowocześnie, jak na XXI wiek to normalnie. No i tak pisałyśmy i Eliza mi chyba zaproponowała, z tego co ja pamiętam. Maturę pisałam, tak. Ale najbardziej to mnie chyba zachęciło, jak Eliza powiedziała, że będę mogła wejść do tego mieszkania. Ona mi powiedziała, że będę mogła tutaj wejść, tutaj chwilę sobie pobyć. To było takie niezwykłe, że ja faktycznie będę mogła tego dotknąć. Tak namacalnie będę mogła tego dotknąć. No a jak się potoczyło, tak się potoczyło. Dla mnie później spotkanie na przykład z hutnikami, ze świadkami życia, to było coś naprawdę bardzo wartościowego. No i może też dlatego tak się potoczyła moja ścieżka, że tak powiem, akademicka później, że wybrałam faktycznie te studia, jakie wybrałam i teraz studiuję historię i jakby siedzę w tym już tak bardzo. Znaczy, co się intrygowało w tej postaci? Myślę, że tak jak Ala przed chwilą powiedziała, też taka niecodzienna postać, ale faktycznie jak przyjechałam, ja słyszałam o księdzu Jerzym wcześniej, ale to słyszałam tak jak słyszało 90% społeczeństwa, ale jak się tutaj przyjechało, no to jakby dotknęło się tego troszkę z innej strony i nie skupiało się na tym, że został zamordowany, tylko bardziej zaczęliśmy się tutaj wgłębiać w nauczanie, w to jaki był, co robił. I tak jak też Ala powiedziała, ta śmierć nie była najważniejsza w tym wszystkim. Mogę? Dalej, tak? Jakby ktoś nie chciał, to niech powie. Przepraszam, że robię to w taki sposób, ale mi to strasznie cieszy. Dobrze. To ja mogę.
Proszę bardzo, Kaja. Dochodzimy do trzeciej szkoły letniej, bo tu mamy wszystkie pokolenia. Znalazłam się tak. Zostałam wezwana przez mojego wychowawcę. Ja mówię, no dobra, no pewnie coś ciekawego mi znowu powie, coś tam ogarniemy. Przychodzę do niego i mówi mi tak. Słuchaj, wiesz co, ja od 3 lat jeżdżę do Warszawy za darmo. Fajne rzeczy się tam dzieją. Konferencje posłuchasz sobie, może czegoś nowego się nauczysz. Ja mówię, no dobra, no ale to po co ja mam tam jechać? Gdzie ja mam jechać? Co my mamy tam robić? No, takie wiesz, konferencje o księdzu Jerzym. Pokazałam rodzicom stronę internetową. No, stwierdzi, kilka dni w Warszawie ci nie zaszkodzi, nie? Weszłam do klasy, do pracowni mojego pana profesora. No to panie profesorze, kiedy jedziemy, co robimy, jak to organizujemy? No i on mi mówi, ja ci muszę coś powiedzieć. Tutaj to jest takie kółko różańcowe. Ja po usłyszeniu tego, wiecie, no. Ale stwierdziłam, no raz kozie śmierć, trzeba ryzykować. No ale dojechaliśmy do tej Warszawy, wchodzę i widzę tych ludzi, tych uśmiechniętych ludzi, którzy do ciebie przychodzą z entuzjazmem, optymizmem i cię witają. I cieszą się, że tu po prostu jesteś, że poznasz tą historię. I ja mówię sobie, no kurczę, na kółko różańcowe to oni nie wyglądają. Potem poznałam Pawła, który totalnie mnie zainspirował. I jak zaczęłam jego słuchać, to wiecie, kopara opadła i było tak, kurczę, no może być ciekawie. Potem zaczęliśmy śpiewać, grać, muzykować, rozmawiać. Jednak się okazało, że fajnie tutaj jest i że Jerzy przyciąga ludzi jak magnes. I pomimo, że nie ma go z nami tutaj fizycznie, to jest w naszych sercach. A był jakiś taki moment, kiedy go gdzieś spotkałaś, czy kiedy coś w tobie przeskoczyło, że ta historia staje się twoja? Myślę, że spotkanie ze świadkami. To jest najbardziej poruszające, kiedy widzisz łzy ludzi, którzy go znali, którzy opowiadają o nim jak o swoim największym przyjacielu, o najlepszym przyjacielu. Kiedy było spotkanie z hutnikami, wiecie, no dorośli, starsi mężczyźni, którzy płaczą na wspomnienie swojego przyjaciela. Wtedy chyba zaczynało to do mnie trafiać. Plus jak Eliska mi opowiedziała swoje świadectwo, no to wtedy to ja już w ogóle trochę przepadłam. I tak zostałam, no. I tak zostałam. Mamy taką sytuację, że teraz jest gdzieś pewnie koło północy. Przy grobie księdza Jerzego teraz dwie osoby są, bo mamy takie czuwanie, co godzina się zmieniamy. Robi się herbata, właśnie ze ścianą, bo jest strasznie zimno. Dochodzimy do Michała. Michale, jak się tu znalazłeś? Moja historia z początku wydaje się podobna do historii Kai. Moja pani katechetka zaprosiła mnie do siebie tam po lekcji, powiedziała, że ma taką ofertę, że jeździ na szkołę letnią na Żoliborzu, czyli niedaleko. Ona wiedziała, co się będzie z tego kroić. No, tam powiedziała, że trzeba napisać pracę tam o księdzu Jerzym i że tam są warsztaty dziennikarskie, wiele się nauczysz i tak dalej, że będzie super. I przyjechałem na szkołę letnią. Zobaczyłem grupę młodych ludzi, totalnie z całej Polski, która zebrała się w jednym miejscu z różnych powodów. Ale była jedna osoba, która ich wszystkich łączyła. Choć nie w pełni świadomie, to potem w każdym odbija się jakaś część tej historii, którą tworzymy. I no, ja na początku szukałem tego zrozumienia u innych osób, pytałem ich, jak to jest, że są tak zafascynowani jak Eliza, co ona w tym widzi, jak żyje tą historią. Ale ostatecznie stwierdziłem, że tutaj chyba chodzi też trochę o mnie, żebym to ja przeżył w jakiś sposób. Mamy październik, a ja
mogę powiedzieć, że no, współorganizowałem zjazd jesienny, który teraz mamy i jestem z tego dumny i bardzo wdzięczny, że spotkałem i poznałem takich ludzi pełnych dobrych wartości, życzliwości i takiej ogólnej ludzkiej sympatii. A był taki moment, kiedy coś tobie zaskoczyło? Na pewno muszę też zaznaczyć, że to był mój pierwszy bliższy kontakt z historią tej osoby, ogólnie z tą osobą. Poruszające było, gdy znaleźliśmy się w muzeum, oprowadzałeś nas po nim i opowiadałeś tę historię i zacząłem dostrzegać w nim takiego zwykłego człowieka, który miał swoje hobby, pasje, a jednocześnie był tak ludzki, że pomimo respektowanego zawodu, jakim jest ksiądz, potrafił podejść do człowieka jak zwykła osoba i powiedzieć: cześć, Jurek jestem. Bez żadnych tytułów, bez żadnej zadumy i po prostu był otwarty na drugiego człowieka. I takiej otwartości chciałbym się nauczyć na całe życie i ją pielęgnować w sobie. Mira, mogę do ciebie? No dobra. Dobra. Jak się tu znalazłaś? To była dłuższa historia, bo w sumie zajęła mnie więcej rok. Jakby po raz pierwszy w ogóle w tym muzeum byłam tak 4 lata temu może, coś około tego. I wtedy tylko pamiętam, że chodziłam, pamiętam, że było coś niby drastycznego, więc jedną salę po prostu przeszłam i właściwie na tym się skończyło. A potem rok temu byłam na jednych koloniach, gdzie byłam tłumaczem i wtedy akurat było właśnie dla tych kolonii oprowadzanie robił Paweł i no ja tłumaczyłam to oprowadzanie. Ja to dopowiem, dlatego że wtedy były dwie grupy i potem wyszło tak, że oprowadzałaś jeszcze drugą grupę, w sensie tłumaczyłaś drugiej grupie. I ja zauważyłem, że już nie muszę opowiadać, bo ty wszystko pamiętasz i mówisz sama. Coś tam się ważnego stało. No, jakby no minął rok i okazało się tak, że tak patrzę na wakacje i tak średnio się generalnie zapowiada. Dobra, no nie brzmi to zachęcająco, ale aż tak tragicznie chyba nie było na tym oprowadzaniu. No z dobrej woli bym nie pojechała, ale pojechałam i byli bardzo dobrzy ludzie i o to generalnie chodziło. No dobra, ale wchodzisz tutaj, poznajesz tych ludzi, gdzieś się z nimi zaprzyjaźniasz, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to w którymś momencie być może, no skoro przyjechałeś teraz na trzeci zjazd, no to coś się musiało stać, nie? Był jakiś taki moment, coś ważnego? Chyba pozostanę przy tym, że ludzie po prostu, tyle. Mogę? Dobrze. Julia, jak się tu znalazłaś? To ja generalnie najpierw to było tak, jak niektóre tu osoby, że ocena. W sensie nie chciało mi się jakby jechać pod tym względem, że to księdza Jerzego, popiełuszki, no to wiadomo, to jakieś mocno religijne, ja tutaj będę się modlić codziennie, będę do kościoła codziennie chodzić. Stwierdziłam, że mi się nie chce, ale w sensie też chodzi o moją, jakby, że ja jestem ateistą, ale stwierdziłam potem, że to też będzie na historię, tak? No to w sumie czemu nie? Naprawdę było warto dowiedzieć się więcej o samej postaci księdza Jerzego. Fajnie było o tym wszystkim posłuchać, poznać w ogóle ludzi, bo jestem z tego zadowolona, że spotkałam takich naprawdę fajnych ludzi. Jestem z tego bardzo dumna i nie żałuję, że pojechałam. Tak naprawdę spoko. Jest git. No. Dobrze. Piotrze, jak ty się tu znalazłeś? Moja historia, jak się znalazłem tutaj, jest bardzo podobna do historii Michała. Ja też postać księdza Jerzego znałem już trochę, bo mój tata słuchał różnych audycji. Więc ja jakąś tam wiedzę miałem taką delikatnie większą. Pierwsze momenty były delikatnie niepewne, a z drugiej strony byłem ciekawy tą osobą księdza Jerzego. Wchodzisz z zewnątrz, nie wiesz, co się stanie, prawda? Był jakiś ważny moment dla ciebie szczególnie? Taki najważniejszy ten moment to myślę, że będzie poznanie księdza Jerzego od strony takiego zwyczajnego człowieka, bo jednak też spotkania ze świadkami, którzy naprawdę przeżywali to wszystko i każdy moment, w którym oni opowiadali o przyjaźni z księdzem Jerzym, o każdych relacjach, po prostu to wszystko było widać, że to są takie czyste emocje, które my mogliśmy doświadczyć, mogliśmy to wszystko zobaczyć i tak naprawdę przeżyć to wszystko. A teraz z każdym wyjazdem, z każdymi nowymi informacjami dowiaduję się tylko, że w tej swojej normalności ksiądz Jerzy jednak był wyjątkowy. I to tak bardzo wyjątkowy. To był człowiek naprawdę, który naprawdę może być wzorcem dla nowego pokolenia. Potrafił przebaczać, który walczył o wolność, który był odważny i potrafił dążyć do swojego celu.
Piotr powiedział bardzo ważne słowa o tym, że może być patronem czy kimś na dzisiejsze czasy. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, jesteśmy w jego mieszkaniu, stoimy na jego podłodze, ona tak skrzypi, pewnie skrzypiła tak samo 39 lat temu. Dwa dni temu była rocznica jego porwania i śmierci. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu, jest noc. To jest taka wyjątkowa sytuacja, tak jakby tu był w jakimś sensie. Jaki on był? Co było w nim najważniejsze? Ja przed napisaniem tej pracy miałam takie totalnie elementarne pojęcie. No był ksiądz związany z Solidarnością, no i został zamordowany. Taka była moja wiedza. I zaczęłam szperać. I moja mama mi też przy tym dużo pomogła. Znalazła bardzo fajny artykuł, chyba ksiądz w dżinsach, czy coś takiego. I tam było o tych wycieczkach samochodowych księdza Jerzego. I ja stwierdziłam, kurczę, ten gość jednak był równy i taki totalnie normalny, taki ludzki. No i kiedy tu przyjechałam i zaczęłam właśnie gadać z ludźmi, wszyscy powtarzali to, że on był po prostu Jurkiem z małej wsi, który przeżył wiele w swoim życiu, ale wartością był wierny. To, że był sobą, że był ludzki, że był najbardziej trafiało do ludzi i takich przyciągał. Był człowiekiem na nasze czasy. Uważam, że jego normalność była jego mocą. Właśnie dzwonił tutaj dzwonek, bo ktoś pewnie wraca z takiego nocnego czuwania przy grobie księdza Jerzego. Co godzina dwie osoby tam idą, a dwie osoby wracają. Eliza. Okej, ja może tylko tak wyjaśnię, bo ksiądz Jerzy jest dla mnie bardzo ważny. To jest osoba, która wiele w moim życiu zmieniła i ja nie wiem szczerze, czy to jest poprawne, ale ja jestem z niego tak po ludzku po prostu bardzo dumna, bo teraz siedzimy w tym mieszkaniu, mija 39 lat, tutaj się gromadzili ludzie, nie wiedzieli co dalej, bo księdza Jerzego porwali. Zaledwie parę dni wcześniej on tutaj jeszcze był. On nie wiedział, że 39 lat później stanie się autorytetem dla nas wszystkich. Ja jestem z was też dumna, że wy w nim odnaleźliście tą osobę, bo wiecie, to szczerze mówiąc zawsze było moje marzenie, żebyście też go mieli za takiego patrona. Magda? Ja pamiętam, że był taki moment na pierwszej szkole letniej, w którym po prostu coś we mnie tak się przestawiło. Dlatego, że ja miałam wtedy bardzo trudny okres w swoim życiu i też bardzo to przeżywałam i pamiętam, że właśnie te trudne chwile były bardzo żywe na tej szkole letniej. I jak właśnie usłyszałam o tym, że ksiądz Jerzy też miał takie problemy, że zmagał się na przykład z lękiem, że się bał, że po prostu no, było mu trudno i że to jest normalne, że my się boimy, że mamy trudności, z którymi nie dajemy sobie rady i że on też miał problem i że potrzebował pomocy i że jest błogosławionym, to mnie bardzo jakoś tak podbudowało i pamiętam, że no właśnie od tamtego momentu dużo się zaczęło zmieniać i wchodzi w twoje życie i nagle jakby ci takie klapki spadły po prostu z oczu. Ale też wracam tutaj dlatego, że po prostu ja czuję jak duch Jerzego i w ogóle no, Pan Bóg żyje też w tych ludziach, których ja tu spotykam. I to jest dla mnie niesamowite, że oni są po prostu tacy otwarci, właśnie uśmiechnięci, tacy życzliwi i są naprawdę moimi przyjaciółmi. Bardzo mnie przyciąga to i ta atmosfera, która się tutaj tworzy, jest niesamowita i po tylu latach jest też tak rodzinnie i wiem, że gdybym miała jakiś problem i już tak było, to mogę się po prostu tutaj zwrócić do kogoś i ktoś mi pomoże. No jest to niesamowite i myślę, że jest to bardzo ważne miejsce w moim życiu. Jesteśmy ciągle w domu, tak naprawdę, Małgosiu. No to ja tym bardziej nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat, bo ja nie umiem wytłumaczyć tego, że ja mam po prostu cały czas chęć tutaj wracać. Mimo, że teraz mieszkam na drugim końcu Polski, ale no wracam, bo coś mnie tu przyciąga. Ja naprawdę nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Ludzie są ważni, którzy są fizycznie z nami i są ważni ci, których już z nami nie ma, więc my tutaj, wydaje mi się, siedząc teraz, czujemy, że usiądzie tutaj z nami i sobie z nami posiedzi i porozmawia, tak jak rozmawiał z tymi ludźmi prawie 40 lat temu w tym samym miejscu. I też, jak pierwszy raz tutaj przyjechałam, to też byłam, no, przed maturą, jakby musiałam wybrać, co chcę robić w życiu i ta moja szalona decyzja o zmianie kierunku studiów chyba tutaj mi się potwierdziła. Że chcę w to iść, chcę jakby badać historię i tutaj mam bardzo duże możliwości, żeby to rozwinąć. Zaczynając od ludzi, od atmosfery, która tutaj panuje, od rozmów, które tutaj są przeprowadzane, to nie wiem na czym skończyć, bo tu wszystko jest ważne, ale
w piątek, jak tu przyjechałam w południe i Eliza poszła oprowadzać grupę, ja miałam tutaj godzinę dla siebie i poczułam coś takiego, że muszę iść do kościoła. Po prostu sama ze sobą siąść sobie chwilę, pomyśleć i weszłam do tego kościoła i poczułam się, jakbym po prostu wróciła do domu, jakbym wróciła z jakiegoś wyjazdu i nareszcie poczuła taki wewnętrzny spokój. I nie wiem, czy jest to spowodowane po prostu tym miejscem, obecnością tych ludzi. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, ale to jest po prostu piękne, że nawet jeśli nie mamy kontaktu codziennie, to jeśli tutaj wracamy, to po prostu jesteśmy jak rodzina. A coś w księdzu jest wyjątkowego, co dla ciebie jest ważne? Chyba dla mnie najważniejsza jest ta autentyczność i to takie dotrzymywanie obietnic, bo jeśli ksiądz Jerzy o czymś mówił, to zawsze to robił. I ta możliwość i szansa, którą zawsze widział w ludziach, jeśli może tylko pomóc, to bez względu na to, że poświęci siebie, to i tak pomoże drugiemu, bo zawsze widział najpierw drugiego człowieka, a dopiero później samego siebie. Mateuszu, jakie tu znalazłeś? Ja jestem tutaj z Warszawki, więc daleko nie miałem, żeby tu dotrzeć. To był długi proces też. Jako pierwszoklasista zespołu szkół elektronicznych i licealnych, ja mieszkałem wtedy na Bielanach, więc w drodze do szkoły miałem plac Wilsona i któregoś dnia po prostu tak bardziej z sentymentu stwierdziłem, że tu zajrzę i zobaczę, czy coś się zmieniło. Ale też miałem taki cięższy okres wtedy w życiu, więc mogłem się troszkę pomodlić, wyciszyć i to mi bardzo dużo dawało tak psychicznie. Parę miesięcy później dostałem taki sygnał opatrzności Bożej, można tak powiedzieć. Pierwsza szkoła letnia, troszkę to było na wariata robione, no nie powiem, że nie, no bo... Ale się dostałem i już tak zostałem z księdzem Jerzym i z moimi przyjaciółmi, z moją rodziną, można powiedzieć. A co w nim takiego jest ważnego, co cię do tej postaci przekonuje? To jest taka godność ludzka, to żeby nie dzielić, a łączyć. Ktoś kiedyś powiedział, dziel i rządź. Ksiądz Jerzy właśnie był przeciwieństwem tych słów. Zawsze łączył ludzi, łączył swoich przyjaciół z różnych środowisk nawet i budował też przyjaźnie na całe życie. I też to jest takie ważne, żeby mieć tą jednak swoją rodzinę, mimo że nasze rodziny są czasem daleko, to tak samo, żeby mieć takie miejsce pojednania, spokoju, odpoczynku od codziennych spraw i też to właśnie reprezentował ksiądz Jerzy, gdzie ci ludzie po ciężkich przeżyciach, czasem internowani po strajkach, mogli tutaj przyjść i zawsze liczyć na miłe słowo, na herbatkę i na taką rodzinną atmosferę. Karolu, jak się tu znalazłeś? Ja zostałem tu tak naprawdę wytypowany przez mojego nauczyciela, który zaproponował mi możliwość uczestniczenia w takim przedsięwzięciu, jakim jest szkoła letnia. Ja bardzo chętnie to zrobiłem, bo znałem postać księdza Jerzego niedokładnie jeszcze, ale jak się okazało, znalazłem w nim też takie odbicie siebie po części i te części, które nie były z nim pokryte, chciałem później zmienić i myślę, że wiele mi dała postać księdza Jerzego i dzięki tej szkole letniej, dzięki temu właśnie, że profesor z historii zabrał mnie tutaj, no to dało mi to wiele możliwości do pracy tak naprawdę nad sobą i zmiany na lepsze, myślę, bo to powoduje ksiądz Jerzy, że zmieniamy się na lepsze. Co w nim jest takiego, że cię ta postać jakoś inspiruje? Jego osobowość. Jeśli mówił już, dawał komuś słowo, to zawsze go dotrzymywał. I to też, że on naprawdę był dla ludzi i był ich przyjacielem i był dla każdego. No choćby te sytuacje, gdy ludzie wpadali tu w nocy, a on dalej z nimi rozmawiał. Tak jak tu pani powiedziała, jedna ze świadków, że tak naprawdę on nie wiadomo kiedy spał, bo zawsze był dla ludzi. I myślę, że to jest coś, do czego powinniśmy dążyć. Myślę, że wszyscy, żebyśmy zawsze byli otwarci. Najbardziej to może to, że ksiądz Jerzy mimo wszystko potrafił znaleźć ten wspólny język, że jakby mimo tego, że był, nie był gdzieś tam wyżej w tym społeczeństwie, bo po prostu starał się być jak najbliżej ludzi, po prostu, że był na równo z każdym innym człowiekiem, że starał się ich, tych ludzi wysłuchać, starał się im pomóc i w ogóle. W sensie to jest naprawdę, doceniam to. I że jakby dawał jakikolwiek autorytet albo, nie wiem, poczucie nadziei dla tych ludzi, którzy naprawdę byli w ciężkiej sytuacji
w jakiej obecnie był ich kraj. Wydaje mi się, że w historii Kościoła, w historii chrześcijaństwa mamy bardzo wiele przykładów, do jakich granic trzeba bronić prawdy. Po prostu do końca. Jezus Chrystus za głoszenie swojej Bożej prawdy oddał swoje życie. Podobnie apostołowie. A przecież rola księdza jest taka, by głosić prawdę i za prawdę cierpieć, jeżeli trzeba, nawet za prawdę oddać życie. Takich przykładów w chrześcijaństwie mamy wiele i z tych przykładów powinniśmy dla siebie wyciągać wnioski. Mnie ogólnie fascynuje swoją postawą wobec osób, które go na przykład prześladowały. Jest dla mnie mega dużym autorytetem w tej kwestii. Bardzo chciałabym pojąć i czasem może znaleźć się nawet w takiej sytuacji, żeby zrozumieć, że można pokochać swoich wrogów, a przynajmniej ich nie nienawidzić, tak jak on to robił i też uczył tego innych. Tak jak są właśnie te historie, kiedy on na przykład wychodzi z opłatkiem do zomowców, tak jak wychodzi z herbatą na przykład do agentów, którzy go obserwują spod mieszkania. Myślę, że chciałabym Jerzego spytać, jak on to robił, co czuł, bo jest to dla mnie niesamowicie interesujące i bardzo chciałabym też tak umieć. A dlaczego mówisz Jerzy? No jakoś tak po tych latach wszystkich ciężko mi mówić o nim ksiądz Jerzy troszeczkę, bo on stał się bardzo bliski nam. Też przez to, że jest właśnie taki ludzki w tych wszystkich historiach i stał się częścią naszego życia. Myślę, że nawiązała się między nami taka relacja przyjacielska. No to może ja nie powiem o jednej konkretnej sytuacji, tylko o tym, co się działo przez ostatnie 4 lata jego życia tutaj właśnie na Żoliborzu, na plebanii. Ja podziwiam go za to, że on miał czas dla każdego. Czy to był 7 rano, czy to był środek nocy, to on jakby był w stanie zawsze poświęcić każdemu tyle czasu, ile on tego czasu potrzebował. I umiał pomóc, czy to była pomoc materialna, czy to było dobre słowo, czy to była spowiedź, czy to były naprawdę różne inne rzeczy, ale umiał to tak zrobić. I chciałabym go zapytać, jakbym miała możliwość, tak fizycznie, jak on to robił, że jakby na pewno czuł zmęczenie, ale że on jakby przez te 4 lata nikomu podejrzewam, że nie odmówił. Jak on to wytrzymywał psychicznie, no bo to też jest jakby duże obciążenie dla jednego człowieka, który jeszcze był bardzo chorowity. Eliza? Gdybym miała taką możliwość, że powiedzmy siedzimy sobie teraz w tym mieszkaniu i nagle wpada ksiądz Jerzy, to szczerze chciałabym go właśnie o to zapytać, jak on sobie z tym dawał radę. Bo to jest w nim takie, kurczę, niesamowite, że zawsze dla każdego miał czas i niezależnie od pory dnia czy nocy po prostu był. Zawsze. I wiem, że zawsze mogę się do niego zwrócić i on po prostu był człowiekiem. Chociaż w sumie jest taka jedna historia i to od ciebie ją znam. Wtedy, kiedy był pogrzeb właśnie Grzesia Przemyka i została sama mama Grzesia, pani Barbara Sadowska, to ksiądz Jerzy przychodził do niej, do domu, ale nie mówił do niej: hej, słuchaj, ogarniesz się, będzie dobrze, dasz sobie radę. Tylko on siadał w fotelu, odmawiał różaniec po cichu, a ona bardzo często wtedy płakała, na przykład przytulała się do swetrów swojego syna, a on po prostu z nią był. I to jest dokładnie to samo, tak myślę, on cały czas z nami jest i daje ci te znaki. Ksiądz Jerzy dostał nowe buty, miał je ubrane, bardzo zimno było w tym czasie w Polsce i zima była dosyć sroga. Przyszedł do niego ojciec. Nie jego ojciec oczywiście, tylko jeden z tutaj wiernych. Wchodzi do mieszkania i mówi: proszę księdza, mam problem, nie potrafię znaleźć nigdzie butów dla mojego syna, kolejki wszędzie. No nie mam dla niego butów, nie ma w czym chodzić do szkoły. Jak stał, tak ściągnął buty i oddał mu je. I to pokazuje, jaki on był. Była u niego akcja, reakcja. I nie było rzeczy niemożliwych. I to, co przekazywał w swoich prostych, a zarazem bardzo głębokich kazaniach, do tej pory jest żywe. Każdy może z tego czerpać. To jest jak taka studnia bez dna. Z księdzem Jerzym porozmawiać? Na pewno bym go zapytał o to, co u niego, bo on też by nas o to chciał zapytać, więc chciałbym się tak samo odwdzięczyć, zapytać się, co u niego, czy czegoś potrzebuje.
Oczywiście teraz już niczego nie potrzebuje, bo jest w lepszym miejscu. A historii było wiele. Taka jedna szczególna, która mi przychodzi na myśl, to było, kiedy były rozprawy hutników, którzy zostali oskarżeni o przygotowywanie strajku w Hucie Warszawa i też właśnie o działalność antypolską. I on z tymi ludźmi był, towarzyszył im, ale też właśnie potrafił poratować papierosem czy kanapką i właśnie to było takie bardzo, myślę, że dla nich ważne, że ktokolwiek się za nimi wstawił i mimo to, że oni nawet mogli dostać wtedy wyrok śmierci, bo takie było prawo, to właśnie on przychodził do nich i ich wspierał, żeby jak najmniejszy był ten wyrok i żeby jak mieli po prostu wsparcie, ale też zajmował się ich rodzinami. Taka jest tego miejsca tradycja, że warty stały przy grobie przez wiele lat. Cały czas ci ludzie, którzy wartowali, się zmieniali. Teraz też są warte, a stoją tam młodzi ludzie, którzy co chwilę wracają, a potem wychodzą następni. Dobrze. I jedna ważna historia, albo gdyby przyszedł to, o czym byś chciał z nim porozmawiać? Ja myślę, że z takich historii, z tej ważnej dla mnie, no to było to, co działo się przed pierwszą wizytą u hutników, bo to było dla mnie niesamowite, kiedy on się zapytał, ale co ja mam im powiedzieć? Ale jednak poszedł i dzięki temu stał się legendą, stał się naszym autorytetem i poruszył ludem i zapoczątkował coś wielkiego, co się szybko nie skończy i ta pamięć po nim nie umrze. Nie umrze nigdy. A jakbyś go spotkał? Chciałbym z nim tak normalnie porozmawiać, jako tak naprawdę przyjaciel z przyjacielem, bo dla mnie też jest ważną postacią i zdarza się też, że czasem sobie powiem, że co byś zrobił? No i jakoś te rozwiązania przychodzą i to jest wspomagające dla mnie i myślę, że ja bym chciał z nim nie na jakiś specjalny temat, chciałbym z nim po prostu porozmawiać. Przyjaciel z przyjacielem. Piotrze? Taka dla mnie... To była historia tego, jak jeszcze ksiądz Jerzy był klerykiem i został zabrany do wojska. Nie wolno było się głośno modlić. On się nie stosował oczywiście do tego zakazu. Ja bardzo podziwiam go za taką siłę i determinację tego, że on wytrzymywał wszystkie te kary i tą karę stania na boso, w mundurze, w zimę i słuchania obelg od kaprala. I to jest właśnie takie budujące w nim, że pomimo wszystko zawsze miał ten swój cel, nie wątpił w niego, po prostu dużo się modlił i szerzył taką nadzieję. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony, czyli święty. Wy jesteście uczniami szkół średnich albo studentami. Być może w wielkim świecie, który gdzieś się tam przetacza, w polityce i innych sprawach, można przegapić to, co mnie zaskoczyło bardzo, bo odkąd was poznałem, to zacząłem z uczniami rozmawiać i słyszałem też bardzo ważne historie, na przykład dotyczące tego, że ludzie w waszym wieku mogą przeżywać samotność, mogą mieć duże problemy rodzinne, mogą mieć kłopoty z uzależnieniami, z mnóstwem rzeczy, że to nie jest łatwy czas w życiu, a to jest błogosławiony. Co on wam może dać? No to tak, pierwsza moja myśl, to wydaje mi się, że może nam dać obecność. Takie poczucie, że jest jakby obok nas i nas wspiera w tym wszystkim, co jakby jest teraz w naszym życiu, co się dzieje. Wspiera w tych trudnościach, ale wydaje mi się, że cieszy się też wtedy, kiedy odnosimy jakieś sukcesy, nie wiem. Dostajemy się na wymarzone studia, zdajemy maturę czy tego typu inne rzeczy. Myślę, że to jest bardzo ważne. A ja bym na to pytanie spojrzała z innej perspektywy. Nie to, co ksiądz Jerzy, ale co przez niego się dzieje. To przez to, że stworzyliśmy taką społeczność i że mamy oparcie w tych ludziach, pomimo że, no wiecie, każdy z nas jest z innego miejsca w Polsce. Takim centralnym punktem jest ta Warszawa, Żoliborz i tutaj właśnie to miejsce. Przez niego mamy taką fajną grupę ludzi, którzy czują wsparcie, potrafią porozmawiać na naprawdę poważne i ciężkie tematy, ale zarazem potrafią się świetnie bawić ze sobą i fajnie ze sobą rezonują. To jest w ogóle taki genialny patron, bo on człowieka zawsze bardzo rozwija.
I ja to dostrzegłam, zwłaszcza tutaj na Żoliborzu, że on cały czas człowiekowi daje jakieś wyzwania. To nie ma tak, że ty tu przychodzisz i nie ma nic do roboty, tylko a grupa do oprowadzenia. No to wyjście ze strefy komfortu, bo wychodzisz przed ludzi i opowiadasz. Alicja oprowadza grupę w muzeum, czy za popiełuszki. Tak, ale w ogóle to jest takie niesamowite właśnie, co też Gosia powiedziała i Kaja, że ksiądz Jerzy potrafi tak złączyć ludzi, że teraz my tworzymy tutaj jakąś niesamowitą społeczność i tak jak wcześniej ludzie u niego się spotykali, tak teraz my tutaj, zauważcie sobie, siedzimy, rozmawiamy o nim i ja jestem święcie przekonana, że on między nami tutaj jest. I to jest chyba takie niesamowite, bo on cieszy się z naszych sukcesów, bardzo nam pomaga i przede wszystkim on zawsze zostaje. Zawsze. Dla mnie na przykład jest jednym z wielu nauczycieli życia po prostu, bo czytając na przykład jego słowa, czy słuchając historii o nim, ja też uczę się, jak zachowywać się w różnych sytuacjach po prostu, jak osoba właśnie błogosławiona czy święta postępowała i no jest dla mnie autorytetem. Myślę, że tyle. Ala, ty masz ile do matury? No niecały rok. I myślę tak po dłuższym zastanowieniu, że taką najważniejszą rzeczą, jaką może mi dać, to jest po prostu siła. Bo każdy ma jakieś potknięcia w życiu, każdy ma jakiś problem. Jego życie pokazuje, że nie był zawsze idealny. Że miał chwilę słabości, że bał się, że był zwykłym człowiekiem takim, jakim jesteśmy my. I myślę, że to jest takie tutaj chyba najbardziej budujące i dające taką nadzieję, że był tak jak ja i sobie z tym poradził, więc dlaczego ja mam sobie nie poradzić? No błogosławiony Jerzy to ktoś jednak z trochę innego wymiaru. Co ci może dać? W takim świecie młodego człowieka spotykamy się z różnymi dylematami i ksiądz Jerzy może dać nam takie pewne rozwiązania, bo ciągle się uczymy tego, jak on myślał, co on uważał. Możemy sobie tak pomyśleć, co on by zrobił, jak on by to rozwiązał. Inni uczestnicy mówili, może dać taką obecność w tym, że jest, że może nam pomóc zawsze w razie czego. Możemy się go zapytać i zastanowić, co on by zrobił, jak on by postąpił. Karol, do czego ci potrzebny błogosławiony? Ja myślę, że daje mi taką ścieżkę do życia, że pewnego rodzaju drogę, którą mam podążać. Czasem nie udaje mi się nią podążać, czasem z niej schodzę, ale zawsze staram się do tego wrócić, bo jednak jego ścieżka życiowa była ciężka, była bardzo trudna, ale przy tym dała masę dobrych rzeczy wszystkim dookoła i daje do teraz i myślę, że będzie jeszcze bardzo długo dawać. Ta ścieżka życiowa to jest coś, czym chciałbym podążać i chcę podążać cały czas. Helena i Natalia właśnie wróciły z Warty, z czuwania przy grobie. Byłyście tam godzinę przy grobie. Jak to miejsce teraz wygląda? To jest trudne pytanie, ale jesteśmy po 19, więc jest dużo zniczów i tak powiedziała, że czuć tą obecność ludzi, którzy tam byli, przyszli, mieli jakieś swoje intencje i to czuć, że to jest żywe miejsce, mimo że to grób tam jest, ale czuć bardziej obecność ludzi niż to, że kogoś tam im brakuje, tak bym powiedziała. Godzina czasu w tym miejscu to jest jakiś wyjątkowy czas? No niewątpliwie, ponieważ można poczuć obecność księdza Jerzego z nami, można porozważać jego słowa i tak jakby na pewno klimatu dodaje ta jesienna pora, te spadające liście, które tak jakby przypominają ten płacz ludzi, którzy za nim tęsknią. A kim on dla was jest, czy się stał od szkoły letniej, przez to spotkanie? Nie wiem, przez może różne inne okoliczności, jest jakąś ważną osobą? Dla mnie to jest kompletnie inna sytuacja niż z innymi świętymi, czy też po prostu osobami błogosławionymi, bo po prostu w ogóle nie czuję dystansu. Nie jest to dla mnie jakiś ktoś tam, gdzieś tam. Dla mnie to jest osoba, która jest mi bardzo bliska. Po prostu czuję więź z nim i dla mnie to jest aż takie, no samo mnie to szokuje i może nie każdego dnia, ale tak czasami tak na tym zastanawiam i mam takie, ojeju, jakoś nawiązałam tą relację. Na pewno po szkole letniej bliżej poznałam księdza Jerzego i z otwartym sercem mogę go nazwać przyjacielem, bo jednak ludzie, którzy nie znają jego historii, bądź znają ją tylko powierzchownie, nie chcą może się zagłębiać, ale tak jakby po poznaniu jej lepiej można stwierdzić, że był to człowiek zwykły, którego można naśladować w każdym momencie, w każdych trudnościach swojego życia. O właśnie, no.
co godzina zmieniają się warty przy grobie, to każdy bierze ze sobą taką karteczkę, gdzie jest cytat z księdza Jerzego, a tu jest napisane: życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie, prócz Boga. Przerasta mądrość całego świata. Zachować godność, by móc powiększać dobro, zwyciężać zło, to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia. Pozostać sobą w każdej sytuacji życiowej. To wszystko. Dzięki. Obroń i od pogardy mnie zachowaj.